żyje Marek Goryniak był przedsiębiorcą szefem firmy Folar był także samorządowcem trzykrotnie sprawował mandat radnego w latach 2002-2006 i w latach 2006-2010 startował do rady z komitetu Nowelesno Dawida Tomczaka w 2007 roku zrezygnował z mandatu tłumacząc się względami zdrowotnymi w wyborach 2014 wystartował ponownie z listy Prawa i Sprawiedliwości zdobył mandat radnego był działaczem światowego związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z jego inicjatywy powstały dwa pomniki w Lesznie. W 2014 Żołnierzy Wyklętych, a w 2019 Armii Krajowej Marek Goryniak miał 76 lat. Pogrzeb Marka Goryniaka odbędzie się w czwartek, 14 marca o godzinie 12.00. Rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele Świętego Antoniego w Lesznie.